Cieszymy się ze zdobycia tego pucharu, ale naszym celem jest awans do drugiej ligi i nie do końca jesteśmy tak zadowoleni po ostatnim właśnie meczu, który skończył się tak, jak się skończył, i powiedziałem chłopakom, że oddałbym ten puchar za te 3 punkty, bo naprawdę bardzo nam na tym zależy. Ciekawy byłem, jak drużyna po ostatnim meczu zareaguje, i w tej chwili mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Dokonaliśmy małych korekt w składzie. Zmiennicy okazali się nie zmiennikami, tylko w tym momencie pełnowartościowymi zawodnikami. I mam nadzieję, że zespół dalej będzie tą drogą szedł z determinacją, z zaangażowaniem, i do końca ligi dojdziemy tam, gdzie chcemy. Dziękuję bardzo. Jako przedstawiciel zawodników mogę powiedzieć, że bardzo cieszymy się też ze zdobycia tego okręgowego Pucharu Polski. To jest może na razie tylko okręgowy Puchar Polski, ale trzeba się cieszyć małymi rzeczami. Może uda się powalczyć w niedługim czasie o coś więcej. Ten mecz, myślę, był nam też właśnie bardzo potrzebny w kontekście ligi, gdzie w piątek zawiedliśmy siebie, zawiedliśmy kibiców i sympatyków naszego klubu, i taki mecz na przełamanie był nam bardzo potrzebny. Przyszedł on bardzo szybko, bo też po kilku dniach. Dzisiaj można powiedzieć, że wszystko nam wychodziło. Też trzeba docenić drużynę z Jarocina, no bo to nie było tak, że oni przeszli obok meczu. Wynik jest bardzo wysoki, ale dawali z siebie wszystko, walczyli o każdy metr boiska, ale tak jak powiedziałem, wszystko nam dzisiaj wychodziło. Dlatego mecz zakończył się tak wysokim wynikiem. No, dzisiaj się cieszymy, od jutra już myślimy o meczu ligowym w sobotę. Ja tu z tego miejsca chciałbym pogratulować trenerowi drużynie KKS-u Kali zdobycia Pucharu Polski i godnego reprezentowania nas, naszego okręgu, w dalszych rozgrywkach. Co do samego meczu, no na pewno nie tak sobie tu zakładaliśmy. Szkoda, że w finale takie rzeczy się dzieją, jakie się działy w pierwszej połowie. Też nie chcę przy takim wyniku mówić o sędziach, bo to naprawdę może to z mojej strony nie wypada, ale no, popsuli całe widowisko, tak naprawdę krótko mówiąc i delikatnie mówiąc. Wiele błędów, szkoda, że na naszą niekorzyść. No a wiedzieliśmy, gdzie jedziemy, tak? I jeżeli takie rzeczy się zdarzyły, to nam się ciężko podnieść taką drużynę, jaką jest KKS, jakim dysponuje potencjałem drużynowym, indywidualnym. Gdzieś pewne umiejętności tych zawodników są zdecydowanie wyższe niż moich zawodników. No jeżeli ten pan z bliskiem takie rzeczy wyprawia, to nie mieliśmy najmniejszych szans w tym meczu. Ale podkreślam, nie chcę mówić, że to wszystko było przez sędziego, bo KKS zagrał bardzo dobry mecz i jeszcze raz im gratuluję. Z mojej strony przede wszystkim na początek gratulacje dla KKS-u. Myślę, że KKS pokazał, że jest zdecydowanym zespołem naprawdę bardzo silnym, jak na trzecią ligę. My jeszcze na pewno mamy przed sobą bardzo dużo nauki. Tak jak trener powiedział, my jeśli dostajemy jedną, drugą bramkę, bardzo ciężko jest nam się podnieść. Myślę, że głównie tu chodzi o kwestie psychologiczne. Mamy bardzo młody zespół, 90% chłopaków to są chłopacy, którzy dopiero zaczynają grać w seniorskiej piłce, przynajmniej na poziomie trzecioligowym, i na pewno nie jest im łatwo w takich momentach podnieść głowę i walczyć dalej. Nie zmienia to faktu, że KKS był na pewno zdecydowanie lepszą drużyną i na to zwycięstwo zasłużył. Nam nie pozostaje nic innego, jak dalej próbować walczyć, bo głównym celem jest zatrzymanie w trzeciej lidze i to jest dla nas najistotniejsze.